Cześć moi drodzy, zapraszam was na mroźny, zimowy poranek. Ostatnio zrobiło się trochę cieplej, a mi zrobiło się żal zimowych poranków. Kiedy jest śnieg, mróz, wtedy słońce wschodzi zupełnie inaczej niż w lato. Są inne kolory. Niebo ma inny kolor. Tego dnia było bardzo zimno i śnieg był tak mocno zmrożony, że aż odbijało się w nim słońce. Zobaczcie sami, jak pięknie złoto odbija się słońce w śniegu. Joby lubi też te zimowe poranki. W ten dzień było bardzo zimno. Złote odblaski na śniegu. Pięknie to wygląda. Nikogo nie było wokoło. Było zupełnie cicho. Posłuchajcie, jak skrzypiał wtedy śnieg. Słyszycie? Ślady w śniegu i słońce, które odbija się złotym kolorem. Pamiętam, że tego dnia zrobił się później piękny, mroźny, słoneczny dzień. Teraz jest już dużo cieplej, ale przyjemnie jest obejrzeć, gdy był jeszcze mróz i zima w pełni. Zimowy poranek jest zupełnie inny niż ten latem. Ja lubię i te zimowe, i te letnie poranki. Lubię oglądać, kiedy wschodzi słońce, kiedy jest cicho i nie ma nikogo. Ale tamtego dnia przyszedł do nas inny piesek, żeby zabawić się z Joby. Zobaczcie, jaki śmieszny, malutki. Chwilę tylko pobiegał i uciekł. Chodź! Był bardzo szybki. Joby nie biega tak szybko. I tak kończy się nasz piękny, słoneczny poranek. Myślę, że w tym roku nie będzie już dużo śniegu. Może jeszcze 1-2 dni popada, ale na pewno nie będzie już aż tak zimno jak wtedy. Cieszę się, że już niedługo wiosna. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa. RealPolish.pl, your Polish language online resource. Za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego.